Proste. Což tady jsou vlastně staré vlastně. Jak dlouho jste žili s tou? Pravda. No, fantastické. Čím je zvěře, že já se vezmu těž sobá na kaká? Mám tady, že mě mám tak, ne, ale... Sama chciałaś, czy zmotywowali? Dałaś się rozdanę na pobliżu? Tak. A coś, jaką chemę najczęściej serwujesz swoim klientom? Myślę, że jest to kawę krema. Konica? Tak. To jest bardzo fajna cykelnia kawiarni. Bardzo fajna. Konica są bardzo fajnym miejscem. Czy ty jesteś już gotowa wyjechać z tym łzeczkiem i rozpocząć działanie? Myślę, że tak. Chcesz, abym zaprosiła sędziów tutaj? Tak. Zapraszamy gorąco sędziów. Ewa Gęsik z Konic jest 15 uczestniczką Sowa KKK. Jak będziesz gotowa...
Monika uczynią będę stawiała na plastikę. Lubię nieco bardziej podczarne mleko, żeby dobrze szmił do głowy. Co połączę sobie Monika w sierstwo, bo to ma tylko smaku mlecznej czekolady. Jest to jedno z moich ulubionych połączeń mleka i kawy. Klasyczne? Napój dowolny to połączenie moich ulubionych smaków czekolady, kokosa oraz kawy. Pierwszym składnikiem będzie czekolada deserowa, żeby podkreślić czekoladowy smak mojego espresso, a także zbalansować słodycz kokosa. Drugim składnikiem jest filet kokosowe, filtry Monet. Widać, jak jest przygotowane. A żeby podkreślić egzotyczność mojego napoju dowolnego. Dodam po dwie porcje stresa.
emocja, one w czasie wszystko się mieści. Powinna być. Ale to co? No, mogę się zapytać, to by mi powiedzieli. Też po hiszpaniecku, więc powinien powiedzieć. Nie. W ogóle nic nie mówi, że dalej. Tam się zbić. 9. No bo wie, że dobrze, nic to nie mówi. Pozostała minuta do końca. Druga porcja espresso. Całość wykończę bitą śmietaną z dodatkiem syropu waniliowego firmy Romeo, a także świeżo z wanilią. Zostało 30 sekund. Całość posypię czekoladą deserową. Inspiracją dla mojego napoju był mój ulubiony batok kokosowy, którym jak jem, czuję się jak w raju i takich doznań życzę Państwu. I tak jak Ewa kiedyś ubiła Adama jabłkiem, tak ja dzisiaj bym chciał ubić Was kokosem. Czas stoi. Brawo! Wielkie brawa dla Ewy, pięć historii.